Drodzy Państwo, tak to jest w naszym Instytucie, że robimy rzadko konferencje, ale jak już robimy, to tak na właściwie wykorzystując te nasze moce przerobowe maksymalnie. Dziękuję, że jeszcze o tej porze zostało nas tyle osób zainteresowanych. Przestrzenią tak naprawdę wiejską, przestrzenią społeczno-gospodarczą. Otóż no to wybrzmiało już właściwie od pierwszego do ostatniego referatu, że ta przestrzeń jest bardzo zróżnicowana, że dynamikę procesów rozwojowych tak naprawdę warunkują dwie formy bytu. To jest czas, który pierwszą rolę tutaj odgrywał w dniu dzisiejszym, ale i również przestrzeń, ale i również miejsce. I właściwie, żeby nie przedłużając, nawiązać i pokazać, jak ważna jest symbioza tych dwóch wymiarów, to przywołam słowa Augusta Lysza: jeżeli wszystko działoby się w tym samym czasie, wówczas nie byłoby w ogóle rozwoju. Jeżeli wszystko znajdowałoby się w tym samym miejscu, wówczas nie byłoby w ogóle odrębności. Tylko przestrzeń umożliwia istnienie odrębności, które następnie rozwijają się w czasie. W tej sesji mamy dwóch referentów. Może ona nie jest takim dialogiem międzypokoleniowym, patrząc na nas, bo jesteśmy właściwie z jednego pokolenia. Ale właśnie chcę powiedzieć, że faktycznie w geografii społeczno-ekonomicznej ta luka pokoleniowa jest dosyć duża wyrwa w tej luce pokoleniowej. Jest silna reprezentacja już tych tak zwanych 50-latków, ale jest na pewno parytet zachowany płci w jakimś stopniu, bo ja tutaj mając mikrofon to mam podwójną rolę i witam serdecznie pana profesora Marcina Wójcika z Uniwersytetu Łódzkiego oraz pana profesora z Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Pierwszego zapraszam pana profesora Marcina Wójcika do wygłoszenia referatu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie przez dyrekcję Instytutu. Dziękuję za zaproszenie tutaj przez panią profesor, pana profesora na konferencję no, dotyczącą problematyki. Ja sobie no, tak do serca wziąłem no, tę problematykę pokoleniowości w badaniach wiejskich i trochę chciałbym też o niej powiedzieć, natomiast no, moje wystąpienie będzie miało charakter bardziej taki teoretyczny, metodologiczny. To nie tylko jest problem, jak zróżnicowana jest przestrzeń, ale jak możemy podchodzić również do przestrzeni. Ponieważ no, w wielu już wystąpieniach Państwa tutaj ta przestrzeń wybrzmiewała i Państwo mówili w socjologii, w ekonomii, byśmy pewnie w politologii, jakby tutaj jeszcze była politologia, to też byśmy mówili, prawda, o przestrzeni wiejskiej i też ona się pojawiała no, już w dwóch takich, można powiedzieć, dwóch wymiarach, a mianowicie jako przestrzeń konkretna, tam, gdzie te zjawiska się dzieją, ale również jako taka przestrzeń, jako pewnego rodzaju symboliczna, prawda, do której odnosimy pewne problemy. No i tutaj zaproponowałem taki temat człowiek i przestrzeń, przemiany podstaw teoretyczno-metodologicznych geografii wsi. Na początek rysunek no, naszego antenata wykonany prawie wiek temu Widala de la Blasza, geografii regionalnego, ale twórcy też geografii człowieka, co dzisiaj nazywa się no, głównie geografią społeczno-ekonomiczną, a mianowicie to jest refleksja nad zatrzymaniem się w przestrzeni. Dzisiaj przez przestrzeń poruszamy się często bardzo szybko, robiąc zdjęcia, prawda, dokonując no, pewnych tylko jej przeglądów. Natomiast no, kiedyś ten akt naukowy trwał często dużo dłużej, prawda? To tak jak Państwo mówili w socjologii, że ta opowieść była istotna, prawda, i rozmowa z osobą, tak kontakt z przestrzenią, z krajobrazem wymagał pewnej refleksji nad tym, jaki ten krajobraz jest, jak się zmienia, jakie są elementy w krajobrazie, jak pewne elementy narastają, które są stare, które są młode i właściwie co odzwierciedla ten krajobraz.
W późniejszych pracach mówiono, że krajobraz jest metaforą bytu, to znaczy na krajobraz można patrzeć jak po prostu na byt i można go czytać tak jak w każde inne dzieło kultury. Proszę Państwa, no właśnie o pokoleniowości chciałem powiedzieć. No miałem tą przyjemność, że od początku jakby swojego zatrudnienia na uniwersytecie pracowałem w środowisku geografów, którzy organizowali kolokwia teoretyczno-metodologiczne. Przez 10 lat były to spotkania geografów, głównie geografów społeczno-ekonomicznych, ale nie tylko. No i słuchałem różnego rodzaju krytyki, podejść, wzajemnej dyskusji. No i tak po jakimś czasie napisałem taką pracę, która była później no, podstawą do ubiegania się o tej poważniejszy stopień naukowy. Geografia wsi w Polsce, studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, ponieważ to było już 8 lat temu, więc no, odkąd została wydana, no dzisiaj no, to też trochę już mam też inne spojrzenie na tą problematykę i też kontakty między innymi z Państwem no, sprawiają, że trochę te poglądy również się moje zmieniają. Proszę Państwa, to co dzisiaj, o czym Państwo też dzisiaj mówili, no też doskonale jakby widać w różnego rodzaju podejściach, jak można podchodzić do tego, jak się w ogóle rozwija wiedza. Nie tylko wiedza geograficzna, ale w każdej dziedzinie. A mianowicie no przynajmniej 4 takie ujęcia w geografii społeczno-ekonomicznej się przez lata przewijały, a mianowicie pierwsze podejście to było podejście do rozwoju wiedzy jako do pewnych orientacji teoretyczno-metodologicznej, które wyznaczają no zgodnie no tutaj z definicją Chojnickiego, są ideałami poznawczymi geografii. Generalnie jest to opozycja pomiędzy podejściami scjentystycznymi, opartymi na no przede wszystkim materiale empirycznym i jego weryfikowalności w stosunku do pewnych założonych hipotez. No i inne podejście są podejścia antyscjentystyczne, głównie podejścia antysystemowe czy podejścia humanistyczne. Inne ujęcie to są ujęcie paradygmatów, a mianowicie no to jest podejście tokunowskie, że tworzy się nauka instytucjonalna, ona się rozwija, następuje rewolucja naukowa, dostępuje przejęcie władzy przez nową grupę, tworzy się nowa nauka instytucjonalna i takimi, prawda, to się odbywa w różnego rodzaju, prawda, przemianami o charakterze bardzo gwałtownym. Stąd też często mówimy w geografii o paradygmacie klasycznym, scjentystycznym i współcześnie się kształtującym, no generalnie paradygmacie postscjentystycznym. No i inne jeszcze podejście to jest podejście w ujęciu programów badawczych i szkół naukowych i tutaj generalnie no idea jest taka, że pojawia się pewien autorytet w dziedzinie, buduje swoją szkołę, wokół siebie skupia młodych badaczy, szkoła się rozrasta, jest program badawczy, jest pewnego rodzaju, są heurystyki pozytywne, a mianowicie są pewne wytyczne, jak należy rozwijać pewną dziedzinę, a jak nie można czegoś robić, prawda? No i następuje rozwój, a później wraz często z odejściem autorytetu upadek taki. I w szkoły pojawiają się kolejne, prawda, inne. No i czwarte podejście, które mnie no, szczególnie interesuje, to jest ujęcie socjologiczno-historyczne, gdzie patrzymy na naukę jako na zjawisko społeczno-kulturowe. I tutaj no, jest problematyka, ja dotykam tej problematyki przede wszystkim społecznego tworzenia wiedzy i to jest to coś, co też wybrzmiewało od rana, a mianowicie to jest coś, czego nie doczytamy w artykułach i w książkach, a mianowicie to jest to całe otoczenie społeczno-kulturowe nauki, które jest pewnego rodzaju, odbywa się na pewnego rodzaju interakcjach społecznych wiedzy. I tu są pewne rzeczy, które no, wymagają no, głębszego naświetlenia i właściwie no, wymagają też przeprowadzania wywiadów z badaczami. Właściwie to jest ich historia, jak dochodzili do pewnych rzeczy, jakimi warunkami się i czynnikami spotykali. Proszę Państwa, gdyby to ująć tak trochę teoretycznie, próbowałem taki schemat tutaj ostatnio narysować, a mianowicie na górze jest oś zmienność teoretyczna, pojawiają się, nieważne jak to nazwiemy, czy szkoły naukowe, czy paradygmaty, czy pewne orientacje i one, prawda, jakby w czasie się zmieniają. Oczywiście one się zmieniają w czasie, bo zmienia się również świat, prawda? Na nowe zjawiska społeczno-gospodarcze musimy spojrzeć inaczej i wymyśleć nowe teorie do tej zmiany, które wyjaśniają tą zmienność. Ale oczywiście cała jakby tutaj jakby interesująca rzecz jest w nauce i to myślę, że to też dzisiaj rano bardzo pięknie tu między innymi socjologiczna część pokazała, że do pewnych elementów, czy do pewnych miejsc, czy do pewnych problemów można podejść w warunkach, prawda, nowego ujęcia teoretycznego. 100 lat temu, prawda, mieliśmy pewien problem społeczno-gospodarczy, pewne miejsce, ale było określone podejście teoretyczne. Dzisiaj to podejście jest inne, ale czy możemy w ramach innego podejścia wrócić do tamtej przestrzeni, prawda, i do tamtego świata? No i w drugą stronę, no, chyba tak.
I w drugą stronę też, proszę Państwa, no można sobie zadać pytanie, i to jest istotne, kiedy następuje pewnego rodzaju zahamowanie rozwoju, a mianowicie kiedy dziedzina się nie rozwija, to znaczy nie podchodzi krytycznie do podejść teoretycznych i do rozwoju wiedzy i w ramach pojawiających się nowych problemów i zmienności rzeczywistości społeczno-gospodarczych używamy cały czas tego samego podejścia teoretyczno-metodologicznego. No wtedy można powiedzieć, że następuje pewien impas i może dana dziedzina wiedzy zanikać. Stąd też no, teza, którą stawiam, no, jest tezą taką, że aby dyscyplina była żywotna, no, potrzebuje oczywiście młodego na rybku, prawda, i przemiany pokoleniowej, ale jednocześnie też potrzebuje nowego podejścia teoretyczno-metodologicznego do prowadzonych badań. Właściwie bez tego dziedzina wiedzy zamiera. Proszę Państwa, geografia, tak jak każda inna dziedzina, no, jest bardzo skomplikowana, złożona, jest wiele ujęć, podejść, prawda, wiele się w niej dzieje kiedyś i współcześnie. No, trudno to wszystko, proszę Państwa, w 15 minut powiedzieć, ale jak Państwo patrzą teraz na ten slajd, to wymieniłem nazwy w oparciu, prawda, o które jakby instytucjonalnie geografia się rozwijała. Na początku była to antropogeografia, początek wieku, przełom wieku XIX-XX, może troszeczkę też wcześniej, samodzielna dziedzina w ramach tutaj geografii polskiej to po odzyskaniu niepodległości. Po II wojnie światowej zmiana paradygmatyczna, zupełna zmiana modelów rozwoju dziedziny, geografia ekonomiczna, później dostrzeżenie kreacyjnej roli człowieka w przestrzeni, pojawia się geografia społeczno-ekonomiczna jako dodatek, prawda, do geografii ekonomicznej. No i dzisiaj jest pytanie, czy ta dziedzina nadal powinna funkcjonować pod tą nazwą, która generalnie funkcjonuje w Polsce na Zachodzie, czy generalnie w geografii światowej częściej mówimy, że to jest human geography, po prostu to jest geografia człowieka. Natomiast przyjęcie takiej nazwy budzi dzisiaj wiele zastrzeżeń i pytań, prawda? Czy rzeczywiście to by było czytelne i często kiedy mówię, że coś co robię z geografią człowieka, to się nawet w środowisku naukowym pojawia taki znak zapytania, a co to jest geografia człowieka, prawda? To znaczy czym się ma zająć geografia człowieka? No wiadomo, człowiekiem, ale to znaczy co, prawda? Jak mówimy geografia społeczno-ekonomiczna, to mniej więcej wiemy, prawda, czym ona pachnie. I proszę Państwa, kilka takich slajdów, a mianowicie czym się zajmowaliśmy w przeciągu ostatnich 100 lat. A mianowicie pierwszy element to jest wieś w klasycznym wzorcu badawczym. A mianowicie tutaj antropogeografia, przełom XIX-XX wieku i cały okres międzywojenny przede wszystkim zajmowała się wpływem przyrody czy relacją przyrody do wytworów działalności człowieka. Przede wszystkim podejmowano problematykę procesu osadniczego i badano lokalizację osiedli na tle form przyrodniczych. Stąd też mają Państwo tutaj takie dwie ryciny, a mianowicie jedna to jest właśnie rozmieszczenie hipsometryczne zagród na pewnym wzniesieniu według wystawy stoków i badano w relacji, prawda, do określonych, prawda, teraz tutaj w czynników przyrodniczych, a inny przykład badania Delika, na przykład rozprzestrzenianie się osiedli względem form przyrodniczych. No i właściwie taki model badań antropogeograficznych przeważał w dwudziestoleciu międzywojennym i to też była taka heurystyka pozytywna. Tak należy robić. Jeżeli ktoś brał pod uwagę czynniki społeczne, przede wszystkim odwołał się na przykład do szkoły marksistowskiej, to właściwie to było bardzo negowane przez profesorów ówczesnych uniwersytetów i osoby takie często nie robiły karier naukowych. No, taka była rzeczywistość, że dopiero, prawda, właściwie jakby ta problematyka przemiany determinizmu przyrodniczego na zauważenie problematyki wpływu czynników społeczno-ekonomicznych rozwijała się, prawda, dużo później, ale niestety w naszych warunkach później nie mogła tak zajść swobodnie, bo pojawił się okres PRL-u i ideologicznego wpływu, prawda, określonego systemu na badania naukowe. Stąd też, proszę Państwa, w scjentystycznym wzorcu badawczym, który przede wszystkim od lat 50., 60. w geografii ekonomicznej zaczął panować, zaczęto się interesować modelami, które bazowały na pojęciu funkcji struktury funkcjonalnej. Generalnie zakładano, że wzorzec badawczy nauk społecznych nie różni się od modelu uprawiania nauk przyrodniczych. To znaczy, że generalnie zjawiska społeczne badamy jak zjawiska przyrodnicze. Są fakty empiryczne, na tej podstawie budujemy określone typologie, modele, prawda, klasyfikacje. Jest to ten rozwój odbywa się na określonych również zasadach związanych z nauką wzorcową, a wtedy dla geografii nauką wzorcową była przede wszystkim ekonomia.
Są też Państwa przykłady takich badań, stricte przestrzennych te badania, na przykład w zakresie budowy teorii grafów i pokazywania zróżnicowania osadnictwa jako pewnych struktur, które się rozlewają, łączą, prawda, na skutek różnych procesów. Inny przykład to badania Dobrowolskiej, Szkoła Krakowska, dynamika struktury osadniczej. I tutaj to, co Państwo wymieniali, właściwie cały katalog tego, co było wcześniej, co Państwo też w innych dziedzinach pokazywali, to jest kształtowanie głównych ośrodków przemysłowych, wpływ na dojazdy do pracy, przemiany zaplecza ośrodków przemysłowych, typologia osiedli wiejskich według struktury zawodowej. Także tutaj w dużo bardziej już później zaawansowanych pracach w latach 60., 70., prawda, pojawiła się koncepcja zespołów osadniczych, gdzie pokazywano, jak izolowane układy osadnicze wiejskie łączą się, zmieniają pod wpływem industrializacji, prawda, i co z tego wynika dla kształtowania się struktur przestrzennych. Problematyka dojazdów do pracy i ludności chłopsko-robotniczej była no, jednym z takich kluczowych punktów badawczych w zakresie również geografii wsi. Chociaż oczywiście tak jeszcze tej geografii nie nazywano, mówiono o geografii osadnictwa wiejskiego. Inny przykład to najbardziej chyba czytelna grupa badań, bo tutaj z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania, Szkoła Profesora Kostrowickiego, Szkoła Typologii Rolnictwa. To między innymi dlatego, że profesor Kostrowicki zajmował też ważne stanowiska w geografii światowej, Międzynarodowej Unii Geograficznej, skonstruował całą szkołę użytkowania ziemi oraz później typologii rolnictwa i to była jedna no, z takich szkół naukowych, która właściwie została wymyślona, zrealizowana i badania zostały rozpowszechnione również w zasięgu ogólnoświatowym. To później przeszło, to zgodnie z tym, co Państwo również mówili w swoich referatach, a mianowicie przemiany struktury, który od agrarnej do innych sektorów gospodarki. Później była koncepcja patrzenia na przestrzeń wiejską jako na obszar wielofunkcyjny. Stąd też kolejne badania były przełożeniem pewnej koncepcji użytkowania ziemi na koncepcję wielofunkcyjnych obszarów wiejskich. Proszę Państwa, no i co później, prawda? Tak tutaj w skrócie to przeleciałem jakby te, przepraszam za określenie, w te różnego rodzaju ideały poznawcze w różnych okresach. Natomiast no, na przełomie lat 80. i 90. z uwagi na kryzys, no, pogłębiający się kryzys społeczno-gospodarczy oraz poszukiwanie nowych wyjaśnień, które no, mogłyby spowodować no, pogłębienie wiedzy geograficznej, zaczęto sięgać do problematyki teorii społecznej. Czyli obok jakby nauki wzorcowej dla geografii, w którą była wówczas ekonomia, zaczęła się również pojawiać jako pewna strefa wpływu na nas, socjologia, antropologia kulturowa. Stąd też w ramach naszej jakby dyscypliny geografii społeczno-ekonomicznej zaczęto budować takie jednostki, prowadzić badania w zakresie geografii społecznej, geografii kultury, również geografii politycznej, które były na początku no, bardzo nieufnie traktowane w schyłkowym okresie władzy komunistycznej w Polsce, ale byliśmy też no, wyjątkowym krajem, gdzie takie badania wówczas rozwijano i to było ewenementem na skalę całego bloku wschodniego, gdzie geografia po tej stronie żelaznej kurtyny podejmowała problematykę polityczną, społeczną i krytyczną. Tutaj, proszę Państwa, no, rysunek między innymi z prac Majka, mianowicie ta teza przestrzeni jako wartości zaczęła wypływać jako główne pole zainteresowania, a w innych badaniach, gdzie podejmowano problem właśnie lokalnych struktur, obok tych tradycyjnych, co mają Państwo po lewej pól zainteresowań, gdzie jest podsystem funkcjonalny, podsystem morfologiczny i pewna organizacja przestrzenna życia codziennego, zaczęły się pojawiać elementy związane z badaniami społecznymi, a mianowicie podsystem społeczny, podsystem zaspokajania potrzeb, jak również relacje interpersonalne. Proszę Państwa, no i aby jakby zrozumieć, do czego dzisiaj geografia człowieka, będąc premedytacją używał tego pojęcia, zmierza, należy sobie jakby zadać no, te cztery pytania, to są cztery pytania, które Państwo już dzisiaj zadali we wszystkich dziedzinach, co jest bardzo interesujące, że niezależnie od dziedziny mamy te same przemyślenia, a mianowicie, czy istnieje spójna koncepcja wsi, prawda? To właściwie jak definiować wieś w warunkach dezagraryzacji? Drugie pytanie, jakie jest doświadczenie społeczne, jakie jest potoczne rozumienie wsi, to znaczy jak występują, prawda, w pewnych zderzeniu funkcje produkcyjne i nieprodukcyjne, o czym Państwo też rozmawiali, właściwie co to znaczy idealizacja wsi i czy to potoczne rozumienie i pewna nakładka dzisiaj w postaci idealizacji przestrzeni wiejskiej jest
odpowiednia dla wszystkich obszarów właściwie w Polsce. Trzecie pytanie to, jak istnieje wieś poza wsią, a mianowicie jak w ogóle w kulturze masowej, prawda, wieś się realizuje, co tutaj w sesji kulturowej też było bardzo ciekawie pokazane. I czwarte pytanie to jest ta również i ekonomia instytucjonalna i ekonomia doświadczeń, a mianowicie co to jest, jak właściwie działa gospodarka doświadczeń i jakie elementy przestrzenne ona zawiera, prawda? Ten widok, że dzisiaj można powiedzieć, że nie kupujemy działki, budując ten dom w idealnej przestrzeni, tylko kupujemy często widok, prawda? I tym widokiem się chcemy pasjonować, ekscytować, prawda? I przykro jest, jak obok powstaje na przykład hala produkcyjna, prawda? I na tym tle, tak, znowu dokonując pewnego skrótu, dzisiaj wymieniona już Ruth Panelli, która też napisała taką pracę z zakresu koncepcji geografii społecznej, pokazuje przynajmniej 5 takich płaszczyzn, którymi zajmuje się geografia społeczno-ekonomiczna, można też tak powiedzieć, i w tym samym również geografia wsi w takie pola jakby wchodzi. A mianowicie 2 tradycyjne to jest geografia regionalna, czyli ta odnosząca się do relacji przyrody i człowieka, pozytywistyczna, czyli ta, która się zajmuje strukturą przestrzenną, ale 3 nowe płaszczyzny, którymi geografia od Tuana, Relfa, czyli od lat 70. zaczęła w to wchodzić, a mianowicie to jest problem geografii humanistycznej, czyli problem wartości i przestrzeni jako wartości, koncepcja marksistowska, czyli przestrzeni jako przestrzeni nierówności i ścierania się różnego rodzaju, prawda, no państwo dzisiaj użyli pojęcia klasy na obszarach wiejskich, i koncepcja postmodernistyczna czy poststrukturalna, która pokazuje przestrzeń wiejską jako przestrzeń różnorodności. Między innymi tutaj, tak kończę, Edward Sodża, jeden z, też no, z takich geografów, którzy no, zaczęli się tutaj zastanawiać, jak te przestrzenie istnieją, jak dwie można ująć, wymienił 1 przestrzeń, mianowicie przestrzeń tą obiektywną, czyli tą, którą postrzegamy, przestrzeń 2 to jest tą, którą wyobrażamy i przestrzeń 3 to jest ta, która przestrzeń żyjąca, która powstaje w wyniku pewnych aktów, prawda, doświadczania przestrzeni przez człowieka. To samo jest w geografii wsi, między innymi Halfakry od lat 90. rozwijał taką koncepcję, gdzie 3 elementy są istotne w badaniu przestrzeni wiejskiej. To są lokalne praktyki społeczne, to są formy przedstawiania wsi, przedstawiania przestrzeni oraz formy codziennego życia uwikłane w problematykę przestrzeni. Stąd też, reasumując, można powiedzieć, że są 4 takie główne jakby obszary w geografii wsi. Jednocześnie o nich można mówić również w geografii człowieka. To jest problem dostępności przestrzennej i badania dostępności przestrzennej, co między innymi w ośrodku tutaj pana profesora Śleszyńskiego te badania są bardzo mocno rozwijane, gdzie badamy relacje, prawda, dostępności obszarów wiejskich do ośrodków regionalnych czy innego rzędu, i tu się kłania problem suburbanizacji wiejskiej, ale również problem lokalizacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, logistyki i innych, prawda, przedsiębiorstw, i te czynniki lokalizacji są w jakimś stopniu rozpatrywane. Druga rzecz, o czym tutaj pan profesor pewnie bardzo dużo opowie, a mianowicie o użytkowaniu przestrzeni jako też tradycyjnym problemie badań w geografii wsi. Tutaj między innymi z nowych różnego rodzaju propozycji, z nowych koncepcji, no to jest koncepcja konfliktów o przestrzeń. I tutaj między innymi nasze tutaj też koleżanki z mojej katedry, z Instytutu też pana profesora, realizowały grant dotyczący konfliktów przestrzennych na obszarach wiejskich. Publikacja została wydana. Trzecia rzecz to są, idziemy w kierunku nowych elementów, to jest problem dominacji nad przestrzenią jako kwestii politycznej, a mianowicie jak funkcjonuje samorząd terytorialny, co to znaczy planowanie przestrzenne w gminie, kto planuje, kto odpowiada za proces, jak odbywa się partycypacja społeczna, jak wygląda proces zagospodarowania przestrzeni publicznej, i pokazywane tu są pewnego rodzaju tarcia i mechanizmy, które prowadzą do rozwoju i konstruowania planu zagospodarowania przestrzennego jako jednego z elementów, ale to również jest problem społeczności lokalnych i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni. I czwarty, to niektórzy powiedzieli, pewnie to już może nie jest geografia, ale no my uważamy, że również to jest geografia, to jest problem wytwarzania przestrzeni. To są szeroko pojęte mechanizmy, czynniki, które prowadzą do odkrywania różnych dyskursów decydujących o wyobrażeniach miejsca i codziennych działaniach ludzi w przestrzeni wiejskiej. Stąd pojawia się problematyka pewnych niuansów i badania przestrzeni poprzez struktury mentalne, prawda? Czyli można powiedzieć wyobrażenia przestrzeni w kategoriach, prawda, tego, jak człowiek tą przestrzeń widzi, postrzega,
wartościuje i co się ostatecznie z tego, prawda, rodzi jako, prawda, jako kondycji pewnego życia, prawda, na obszarach wiejskich. Tu rektor nas prosił, żebyśmy promowali wizualne te oprawy naszego uniwersytetu, więc spełniam. Obowiązek. Dziękuję bardzo. Obowiązek patriotyczny. Szanowni Państwo, zanim poproszę tutaj Przemka o głos, to powiem tak. No, geografia właściwie upatruje, czy pretenduje do tego, żeby mieć własność nad przestrzenią. Ale kiedy i też tak myślałam, trochę krótko myślałam na szczęście, bo się poglądy moje zmieniły, w momencie właśnie, kiedy zaczęłam pracować w instytucie, kiedy okazało się, że w socjologii przestrzeń jest też ważna, bo przecież spróbowaliśmy wyznaczyć, jak naznaczona jest przestrzeń z panią profesor Halamską, badając struktury społeczne, a pisząc swoją pracę habilitacyjną, pamiętam, jak rozmawiając z profesorem Czyżewskim, profesor powiedział, wiesz, bo twoja praca to jest taka interdyscyplinarna i tak dla geografa tam jest za mało geografii, a dla ekonomisty za mało ekonomii. Bo to jest ekonomia przestrzenna, czy geografia przestrzenna, czy geografia społeczno-ekonomiczna. No i to jest właśnie ten dylemat, proszę Państwa, że ta geografia jako nauka opisująca, ona owszem pretenduje do tego, aby dominować, mieć pierwszeństwo do tej przestrzeni, ale niestety przestrzeń jest naszym dobrem wspólnym. I jaki jest ład, jak jest uporządkowana ta przestrzeń, to do opisu tego poproszę pana profesora Śleszyńskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że największą wartością dodaną jest to, że my jesteśmy interdyscyplinarni i że problemem wsi zajmujemy się z pozycji różnych dyscyplin naukowych. Bardzo dziękuję za ten głos pani profesor, bo on właśnie daje takie dobre argumenty i bardzo się cieszę, że w tym gronie jako geograf mogę wystąpić. A przygotowałem referat dotyczący właśnie takiej strony bardziej aplikacyjnej. Profesor Wójcik mówił o tych o podstawach teoretycznych, koncepcyjno-metodologicznych. Ja z kolei trochę zmienię narrację, ale myślę, że to będzie bardzo komplementarne i bardzo uzupełniające tego, co powiedział profesor, bo będę mówił głównie o zastosowaniach różnych wyników badań, co możemy zrobić, mając pewną wiedzę, pewne doświadczenie, jak zmieniać naszą przestrzeń na lepsze. Proszę Państwa, punktem wyjścia do mojego, do planowania przestrzennego, no są jednak pewne procesy demograficzne, ekonomiczne, które dzieją się w przestrzeni. I na pewno dzisiaj była o tym mowa, to jest problem depopulacji wsi. Wiemy, że to nie jest zjawisko nowe, które nagle wystąpiło w ostatnich latach, to dzieje się właściwie od wielu dekad, właściwie można mówić nawet o dwóch stuleciach dla pewnych obszarów. Na tej mapie Państwo widzicie, że depopulacja tym takim ciemniejszym kolorem, ona dotyczyła właściwie dużych części kraju, w różnych okresach było to różnie, ale tendencja jest taka, że ten obszar depopulacji się nam powiększa. O ile w latach 50., 60. było to 10, 15, 30% powiedzmy obszaru Polski, no w tej chwili dochodzimy do 70, 80, szacujemy, że ten problem będzie dotyczył 80, może nawet 90% obszaru Polski. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ten proces jest takim głównym jakby motywem przemian, ale także jest ważny z punktu widzenia pewnych strategii dotyczących planowania przestrzennego, o czym za chwilę będę starał się Państwu to nakreślić. Wraz z tym postępuje proces starzenia się wsi. Te wszystkie brązowe plamy to jest odsetek ludności w wieku poproprodukcyjnym większy niż tam jakiś powiedzmy poziom 30, 20, 25%. Widzimy, że ta plama nam się rozlewa. To również jest bardzo ważne z punktu widzenia organizacji przestrzennej, dostępu do usług, zapewnienia pewnej jakości życia. Możemy to sobie zbliżać, powiększać. No, taka podstawa prawidłowość jest taka. I to dzisiaj widzieliśmy też to w posterze pani profesor Wysołowskiej. Jest ta tendencja do zaniku najmniejszych wsi. Najmniejsze wsie są w tej chwili najbardziej stare w Polsce. I mamy z tym problem, te wsie będą zanikały. Też jest wyzwanie dla planowania przestrzennego, w jaki sposób organizować te obszary. Generalnie jest taka pewna prawidłowość, że najstarsze są właśnie z jednej strony centra miast, z drugiej strony właśnie te obszary wiejskie, peryferyjne, najrzadziej zaludnione. Ta krzywa pokazuje to bardzo dość tak wyraźnie.
że im mniejsza gęstość zaludnienia, tym są te obszary bardziej jakby stare, z większym odsetkiem ludności w wieku poprodukcyjnym. Gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, w okolicach około 200-300 osób na kilometr kwadratowy, to jest najniżej, no i potem znowu nam się zwiększa. Co z tym się wiąże? Z tym się wiążą bardzo, bardzo trudne problemy związane z deformacjami różnego rodzaju struktury wieku, ale także i płci. Otóż okazuje się, że gdybyśmy zbadali, jakie są przemieszczenia, jak wygląda odpływ z obszarów wiejskich, okazuje się, że największa nierównowaga płci w odpływie charakteryzuje wiejskie obszary typowo rolnicze. To jest nawet około 10 punktów procentowych więcej osób młodych w wieku 20-30 lat, tych kobiet, odpływa w stosunku do mężczyzn. No i wskutek tego są mniejsze szanse na założenie rodziny. Ta prawidłowość dotyczy właśnie w dużym stopniu Polski. Polska jest takim tutaj charakterystycznym krajem. To może pominę, bo o tym już mówiłem. Jest dużo więcej różnego rodzaju problemów. Była mowa o tej przestrzeni, o tym rozproszeniu. Mamy bardzo duże rozproszenie osadnicze. To wynika z powodów historycznych, a to potem jeszcze będę pokazywał na innych slajdach. Otóż cała Polska północno-wschodnia, te wskaźniki rozproszenia, nie będę wchodził w szczegóły metodyczne, to jest akurat metoda najkrótszego dendrytu, pomiędzy adresami, pomiędzy budynkami, pokazuje, że te różnice są 20-30-krotne pomiędzy Polską zachodnią a Polską północno-wschodnią. Można mówić w tym kontekście o niedokończonej urbanizacji. I jeszcze jeden problem dotyczący dostępności przestrzennej. Właśnie profesor Wojcik wspominał, że tego typu badania prowadzimy w Instytucie. Rzeczywiście to jest mapa pewnych obszarów delimitacji, obszarów peryferyjnych, gdzie te obszary w skali całego kraju zostały zidentyfikowane. Jest problem konfliktów przestrzennych. W tej chwili około 30-40% gmin, tak szacujemy, podlega różnego rodzaju konfliktom przestrzennym związanych z tą walką o przestrzeń, z tym niedopasowaniem funkcji różnego rodzaju, problemami środowiskowymi różnymi innymi. Co jest istotne jeszcze z punktu widzenia planowania obszarów wiejskich? No to jest ten właśnie, to bardzo często się o tym mówi, model prowadzacyjny. Jedną z jego istot są przepływy ludności. I ten wykres jest bardzo charakterystyczny, bo on pokazuje, ta zielona linia, którą Państwo macie, ona sięga na początku lat 90. 35%. Ten ruch ze wsi, od obszarów wiejskich w całej strukturze wprawdzie zmalał. Ale co się zmieniło? Zmienił się napływ do stref podmiejskich. I ta struktura nam się zmieniła. Mówiąc krótko, żyjemy w czasie, kiedy te zmiany dotyczące migracji, także z obszarów wiejskich, odnotowały bardzo silną przemianę. Można mówić o pewnego rodzaju przejściu migracyjnym na obszarach wiejskich. Te mapy pokazują, w jaki sposób to przejście zachodzi wskutek polaryzacji. To pokazana jest zlewnia migracyjna Warszawy, napływ do Warszawy. Im większa czerwona plama, tych migracji jest większej, więcej z większego obszaru. Widzimy, że to nam się od lat początku transformacji bardzo nam się to powiększyło. Warszawa wysysa w coraz większym stopniu ludność wiejską, ludność z małych miasteczek, także ze średnich miast. Oczywiście na ten temat można mówić bardzo dużo, jest wiele innych wskaźników, które pokazują nam to postępującą polaryzację, tego nie będę szczegółowo omawiał. W każdym razie efektem takim syntetycznym jest delimitacja obszarów problemowych. To jest duża część Polski północnej, duża część Polski wschodniej. Co jest charakterystyczne, mam pewnego rodzaju inercję. To gdybyśmy prześledzili ewolucję delimitacji tych obszarów problemowych, okazuje się, że te obszary są stałe. To w różnych okresach było delimitowane. W latach 80., w latach 2000, obecnie są to w dużej części te same obszary. No i przechodząc do tego kluczowego, powiedzmy, zagadnienia w moim referacie, chciałbym postarać Państwu powiedzieć, czy planowanie przestrzenne obszarów wiejskich odpowiada na te problemy. Na początek może warto powiedzieć, jaki jest główny cel planowania przestrzennego w perspektywie społeczno-ekonomicznej. To jest optymalizacja. To jest optymalizacja, czyli powiedzmy wskazanie najlepszych możliwości racjonalnego, efektywnego gospodarowania przestrzenią z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb jakości życia. To jest stwarzanie tych warunków dlatego, żebyśmy czuli się dobrze, żebyśmy dobrze mieszkali, żebyśmy w dobrych warunkach mogli prowadzić działalność gospodarczą. I główną rolą planowania jest ta rola regulacyjna pomiędzy prawami indywidualnymi a dobrem wspólnym. I niestety, jak to za chwilę będę wykazywał, gdzieś tutaj nam coś niestety nie, w prawie planistycznym niestety nam coś tutaj nie zadziałało.
Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę to, że obszar wiejski jest bardzo, bardzo zróżnicowany. To nie jest dychotomia miasto-wieś, tylko pomiędzy Warszawą, największym miastem, najbardziej zurbanizowanym obszarem kraju, czy konurbacją katowicką, a gdzieś tymi wsiami w okolicach Białegostoku, może bardziej Hajnówki czy Sokółki, jest olbrzymie, jest duże spektrum różnego rodzaju typów tych gmin, także wiejskich. I o tym musimy również pamiętać. Więc proszę Państwa, jakie są główne elementy, czy też jakie są główne cechy, charakterystyki dotyczące stanu prac planistycznych w gminach. Jak zapewne część z Państwa wie, planowanie przestrzenne w skali lokalnej opiera się na kilku rodzajach dokumentów, między innymi na planach miejscowych. Wiemy, że plany miejscowe zajmują powierzchnię około 30% powierzchni kraju, ale to jest bardzo nierównomierne. W południowej Polsce mam bardzo wiele gmin, gdzie pokrycie planistyczne sięga 40, 70, 80%. No i są wreszcie obszary, gdzie tych planów miejscowych praktycznie jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale co jest ważne? Ważne jest nie samo pokrycie, ale co te plany miejscowe zawierają. I od pewnego czasu, już właściwie od około 8, może nawet 10 lat, mamy dane, które są niestety bardzo, bardzo niedobre. Otóż chodzi o to, że wiemy, że odrolniono w Polsce od roku 2003, od kiedy obowiązuje ostatnia ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, odrolniono 600 tysięcy, nawet więcej, hektarów, to jest 6 miliardów metrów kwadratowych gruntów rolnych. To się koncentruje głównie w okolicach największych metropolii, ale także na wielu obszarach typowo wiejskich. To jest bardzo duża ilość, która świadczy o nadpodaży gruntów budowlanych. Tych charakterystyk nie będę Państwu przedstawiał, to jest wszystko szczegółowo zostało zdiagnozowane. Natomiast ważne jest, że no właśnie na tych obszarach nie tylko miejskich, nie tylko podmiejskich, ale także na typowych obszarach wiejskich jest bardzo duża nadwyżka gruntów budowlanych. W Polsce mamy 1,2 miliona hektarów w samych planach miejscowych, a wiemy, że plany miejscowe pokrywają tylko 30%, więc można budować jeszcze na podstawie decyzji w rynkach zabudowy. Za chwilę o tym powiem. Co to oznacza? Jeśli mamy dużą nadpodaż gruntów budowlanych, możemy to przeliczyć na pewne wskaźniki, które nam mówią o tym, ile ludzi może zamieszkać na tym obszarze. I proszę Państwa, według różnych metodologii, różnych porównań, ta liczba najbardziej wiarygodna to jest 58 milionów mieszkańców w planach miejscowych, ale według studiów uwarunkowań, to jest taki kolejny dokument wyższego rzędu jakby, może nawet zamieszkać od 117 do 143 milionów ludzi. Więc ja czasem używam w swoich prezentacjach takiego trochę czarnego humoru, mówię, że Polska kryzys imigracyjny może w Europie rozwiązać naszymi siłami, bo tyle jest miejsca. Ale to jest oczywiście czarny humor, to generuje bardzo wysokie koszty. To jest mapa, która pokazuje, gdzie można budować, jaka jest ta chłonność, jedna kropka, powiem Państwu, to jest 5 tysięcy mieszkańców, czyli właściwie wszędzie możemy budować. Przeliczając tę chłonność w stosunku do ludności, okazuje się ludności obecnie zameldowanej, czyli powiedzmy tam z grubsza mieszkającej na tych obszarach, są takie obszary wiejskie w Polsce, gdzie ta nadwyżka jest 20-krotna. Państwa, każdy, kto zajmuje się problemem przestrzennym, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to grozi dalszym pogłębianiem rozpraszania zabudowy, którą przed chwilą Państwu pokazywałem, że jest to jedno z głównych problemów rozwoju obszarów wiejskich, bo to podnosi koszty jednostkowe. Tak to wygląda w okolicach Warszawy. I plany miejscowe, to co jest następna cecha bardzo ważna, bo w tej chwili mówimy o tej nadpodaży gruntów budowlanych, o tym, że możemy pomieścić tam bardzo wiele dziesiątek milionów mieszkańców. Ale problemem planów miejscowych również jest są pewne relacje przestrzenne związane z wielkością, z układem topologicznym. Większość planów miejscowych ma powierzchnię w granicach powiedzmy 10-100 hektarów. To byłoby jeszcze pół biedy, dlatego że kiedy przyjrzymy się dokładnie kształtom tych planów miejscowych, okazuje się, że one mają często bardzo dziwne kształty. Kilka wybranych przykładów. Nie zawsze plan miejscowy obejmuje całości funkcjonalne. Można nawet powiedzieć, że znacznie częściej jest to pewnego rodzaju patologia, gdy plan miejscowy jest uchwalany wyłącznie wzdłuż drogi na przykład, czy wzdłuż jakichś powiedzmy tam różnego rodzaju punktów. Natomiast kiedy spojrzymy na to jeszcze większej skali, jeszcze dokładniejszej skali, to są dane z 1/3 planów miejscowych w Polsce. Okazuje się, że te plany miejscowe, to są te czerwone połacie, one bardzo dziwnie, bardzo
nieskutecznie, bardzo nieracjonalnie, bardzo nieefektywnie pokrywają przestrzeń. To znaczy, mając takie plany miejscowe, można zadbać o ład przestrzenny? Nie można. Oczywiście, że nie można. Rekordowa gmina pod tym względem ma pewien plan miejscowy, który jest w 200 kilkudziesięciu płatach. Co to oznacza? To znaczy, że plany miejscowe są uchwalane dla pojedynczych działek. Dla zbioru pojedynczych działek i wartość takiego planu miejscowego niestety nie ma większej wartości niż decyzja lokalizacyjna, ta słynna WZ-ka, co do której wszyscy wiemy, że wszyscy eksperci grożą tutaj, używają bardzo często takich twardych słów na to, w jaki sposób te WZ-ki rujnują przestrzeń. Plany miejscowe niestety okazuje się, że też. Myśmy taki paradygmat mieli planowania, że był pewien moment, że myśmy w Polsce politykę kreowali w ten sposób, że było hasło uchwalamy jak najwięcej planów. Tylko okazało się, że plany mają wadliwą strukturę, nie było żadnych innych zabezpieczeń. No i te decyzje lokalizacyjne, które właśnie koncentrują się też w różnych obszarach kraju, w Wielkopolsce, wokół aglomeracji, w południowej Polsce, to jest dokładnie wszystko zdiagnozowane. Wiemy, że wydano tych decyzji lokalizacyjnych ponad 2 miliony już w tej chwili. Dlaczego te decyzje są takie złe? No też trzeba to zdiagnozować. Otóż dlatego, że one bardzo często są w pewnej odległości od zabudowy. I na przykładzie kilkunastu, to jest około 20 gmin w rejonie Warszawy, to zdiagnozowaliśmy. Okazało się, że 1/4, 1/5 decyzji lokalizacyjnych została wydana w odległości większej niż tam 150 czy 200 metrów od istniejącej zabudowy. Trzeba zbudować drogę, trzeba tę drogę utrzymać, trzeba to odśnieżyć, trzeba zbudować kanalizację i tak dalej. To bardzo podnosi nam koszty. No właśnie, ile te koszty wynoszą? Te koszty też zostały zdiagnozowane. W raporcie Komitetu Przestrzennego Zarządzania Kraju, w którym miałem przyjemność brać udział, zdiagnozowaliśmy te koszty chaosu przestrzennego, bezładu przestrzennego na ponad 84 miliardy złotych rocznie. Co to znaczy 84 miliardy złotych rocznie? To jest prawie tyle, co dochody własne budżetów gmin, które wyniosły w roku 2018 105 miliardów złotych. To jest porównywalne do tej kwoty. Proszę Państwa, tyle tracimy na tym, że przestrzeń, także wiejska, jest źle zorganizowana, jest tam chaos przestrzenny i że te koszty są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast jedną tylko mapę chciałem Państwu pokazać, bo to jest jedno z lepiej udokumentowanych źródeł w tym raporcie o kosztach chaosu przestrzennego pana doktora Gibasa, pana profesora Hefnera, tutaj z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Otóż koledzy policzyli, jakie są te nadmierne koszty rozproszenia zabudowy. Więc te brązowe plamy to jest dodatkowo 5 tysięcy złotych na jednego mieszkańca rocznie. Nie muszę mówić, że i to Państwo doskonale wiecie, że te obszary brązowe to są równocześnie gminy, które mają słabe dochody. Ta sytuacja grozi nam pogłębianiem się, mówiąc krótko, luki budżetowej w samorządach. Wiemy, że u gmin rośnie zadłużenie, są takie dane. To niestety jest jednym ze źródeł, to, że gminy muszą utrzymać to właśnie nadmiernie rozproszone osadnictwo. Proszę Państwa, jeszcze jedno porównanie. Otóż ten problem rozpraszania, ten problem chaosu przestrzennego jest dobrze rozpoznany w krajach zachodnich, w krajach rozwiniętych. I w takich krajach jak Kanada, jak Stany Zjednoczone podnosi się alarm, dlatego że koszty utrzymania w strefach podmiejskich są 2,4 razy większe niż w tych rdzeniach miejskich. 2,4 razy, zapamiętajmy sobie tę liczbę, dlatego że w krajach zachodnich strefy podmiejskie rozwijają się mniej więcej w ten sposób. Tak wygląda urban sprawl w krajach zachodnich. Widzimy, no, są granice pomiędzy zabudową a terenami użytkowymi rolnicze czy lasami. Natomiast w Polsce wygląda to w ten sposób. Nie trudno domyślić się, że te koszty są u nas większe. Ile razy większe? Państwa, to jest mapa, która pokazuje różnicę w kosztach obsługi pomiędzy miastem a strefą podmiejską. Te 2,4 razy to są mniej więcej kolory zielone i niebieskie. To jest kilka miast na południu Polski. To jest gdzieś tam, widzę, Krosno, to jest Zakopane, to jest chyba Racibórz, to jest Kędzierzyn-Koźle i kilka, Zielona Góra i kilka może jeszcze innych miast. Ale te miasta brązowe w północnej w części kraju, we wschodniej części kraju, czy czerwone, to jest różnica pięciodziesięciokrotna. A rekordowa strefa podmiejska, już nie będę może wymieniał nazwy tego miasta, tego ośrodka, to jest 18 razy.
Więc proszę Państwa, to jest bardzo poważny problem. Tak. Państwa, przechodząc do pewnego podsumowania. Państwa, utrzymanie obecnego stanu planowania przestrzennego lub jego kosmetyczne zmiany grożą pogłębianiem się kryzysu, w tym destabilizacją finansów publicznych, a nawet bankructwem gmin, zwłaszcza wiejskich, podmiejskich. Są takie przykłady, są takie już w tej chwili badania dla Sztuna Woli, dla Piaseczna, gdzie wykazywane jest, że te koszty utrzymania infrastruktury, koszty różnego rodzaju odszkodowań, innych rzeczy, wielokrotnie przerastają budżety gminne. Ma to oczywiście olbrzymie znaczenie z tym, co mówiłem na początku. Stąd depopulacją, ze starzeniem się populacji, wzrostem kosztów obsługi, wzrostem kosztów usług publicznych. No więc co robić? Więc pierwsza sprawa, do której Państwa chcę Państwa przekonać, to jest kwestia taka, że w skali kraju potrzebny jest właściwie nowy paradygmat planowania przestrzennego obszarów wiejskich. Otóż w związku z depopulacją, zanikiem wsi musimy podjąć starania nad innego rodzaju działaniem niż dotychczas. Wydaje mi się, że utrzymanie najmniejszych wsi będzie bardzo trudne. Być może trzeba zacząć myśleć o pewnych reorganizacji struktur wiejskich, o pewnej koncentracji w tych lokalnych układach osadniczych. Trzeba powiedzieć, że mamy w Polsce tak zwaną niedokończoną urbanizację i trzeba chyba trochę z tym się pogodzić, że niestety musimy w jakiś sposób ratować jednak pewne składniki systemu osadniczego, te większe wsie gminne, mniejsze miasta, natomiast mniejsze wsie będą musiały niestety zaniknąć. Nie wszystkie zapewne, ale to nas niestety czeka. Z tym się wiąże zmiana podejścia do planowania przestrzennego w skalach lokalnych, w skalach regionalnych. Na wsi wciąż istnieją nadwyżki w zatrudnieniu w rolnictwie. Są różnego rodzaju opracowania, tutaj również pani profesor Stany, profesor Rozner, można dużo jeszcze innych osób wymienić, dotyczące produktywności, towarowości i tego typu wskaźników. Otóż okazuje się, że są jeszcze w Polsce obszary, gdzie w stosunku do użytków rolnych pracuje bardzo dużo osób. Oczywiście są tereny, powiedzmy, ogrodnicze, warzewnicze, ale ich jest bardzo mało. Natomiast w takich typowych obszarach wiejskich, gdzie dominują uprawy, hodowla, jest jeszcze wiele do zrobienia. I przejdźmy do ostatniej kwestii, do tej kwestii prawa planistycznego. Otóż cztery rzeczy są takie najważniejsze. Otóż pierwsza sprawa, jak staram się Państwu wykazać, to jest to, że plany miejscowe powinny obejmować pewne całości funkcjonalne. Trzeba skończyć z tymi planami miejscowymi dla poszczególnych działek. Muszą być pewnego rodzaju zawory bezpieczeństwa związane z bilansami. Z bilansami terenów w gminach, dostosowane do rzeczywistych prognoz demograficznych, do tego, co się dzieje, żeby nie było tej nadwyżki, żeby nie było tej nadpodaży gruntów budowlanych. Wreszcie jest kwestia standardów urbanistycznych i jest kwestia, no właśnie, bo mleko się rozlało. I to jest rzecz najbardziej trudna w tej chwili. Ale są głosy i ja również z nimi się coraz bardziej zgadzam, że nie unikniemy wprowadzenia podatku od gruntów budowlanych i niezabudowanych. Może to w jakiś sposób na ograniczenie chaosu przestrzennego. Proszę Państwa, tych zagadnień jest znacznie więcej. Ja tylko wybrałem takie, powiedzmy, po pierwsze bardzo charakterystyczne, a drugie, po drugie, że te, które mogą w jakiś sposób pobudzić dyskusję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Profesorze. Przed nami jeszcze dwa smakowite kąski tej części. To jest przede wszystkim dyskusja do poprowadzenia, której zapraszam pana profesora Wilkina. Nie wiem, czy panowie tutaj zostaną, czy będą chcieli uczestniczyć z poziomu tutaj sali, jak wolicie, bo to oczywiście dotyczy, panie profesorze, zapraszam, dotyczy obu sesji gospodarczej i przestrzennej. A później poproszę panią profesor Marię Halamską już też z tego poziomu, na którym zostaniemy, żeby podsumowała naszą konferencję. Proszę państwa, się tak zastanawiałem, czy jeszcze ktokolwiek chce dyskutować o tej porze, tak jak kiedyś w sztuce Różewicza, kto o 4 rano ma poglądy polityczne. Ale nie, to były ciekawe wystąpienia i ja zakładam, że oczywiście macie Państwo pytania. Krótkie komentarze. Tak się umówiłem z panią dyrektor, no bo dzień się kończy, że tak z 15 minut jeszcze podyskutujemy.
Można potem przy koktajlu jeszcze podyskutować w mniejszych, większych grupach, to już od Państwa zależy. Chciałbym prosić tak, po pierwsze, jeśli najchętniej o pytania do osób, które występowały, albo do krótkich komentarzy. Te komentarze prosiłbym, żeby były krótkie. Tu już wcześniej zapisał się do dyskusji pan doktor Marian Zalewski i chciałem go poprosić jako pierwszego o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Ja reprezentuję Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od pana prezesa Waldemara Pawlaka, był na poprzedniej konferencji. Ja jestem powołany na przewodniczącego zespołu do spraw strategii i ta myśl i ta funkcja inspiruje mnie do przekazania prośby do państwa. Ale jedno zdanie komentarza. Gdy mówiliśmy o wiejskiej społeczności, o wiejskiej kulturze, gospodarce, przestrzeni, tu w ostatnim panelu dyskusyjnym, to myślimy, wydaje mi się, o po pierwsze budowie wspólnoty oraz o bezpieczeństwie szeroko rozumianym. I gdy o tym myślimy, to myślimy także o ochotniczych strażach pożarnych, jako swoistego lepiszcze społecznego od stu kilkudziesięciu lat oraz o Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który istnieje 98 lat. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić do dyskusji, którą organizujemy. W tym roku staramy się dotrzeć i bardzo dziękuję Pani Dyrektor Stanny za zaproszenie, a do świata nauki, na wszelkiego rodzaju konferencje i spotkania. Po drugie, prowadzimy dyskusję o naszych podstawowych wartościach i o kierunkach rozwoju ruchu strażackiego w społecznościach strażackich i oczywiście w samorządzie. Bo ruch strażacki to nie tylko kwestia ratownictwa, chociaż to też jest bardzo ciekawe. Chciałbym jeden taki przykład podać. Gdy jeździmy, a zwłaszcza autostradami, drogami szybkiego ruchu, to na dzień dobry, gdy ktoś coś się stanie odpukują, co by się nam nigdy nic nie stało, to pierwsi pojawiają się zgrupowani w środowisku wiejskim, strażacy ochotnicy i od ich sprawności, profesjonalizmu zależy, czy służby, które następnie przyjadą, coś wskurają, pomogą, uratują człowiekowi życie. Gdy myślimy o 30 latach, bo taki jest kierunek, to myślimy przede wszystkim o wartości. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz zaprosić Państwa. Po pierwsze prosiłbym uprzejmie o zerknięcie na stronę naszego związku. Tam jest folder strategie i zapraszam bardzo serdecznie do dyskusji. Jednocześnie wielu z Państwa, poczynając od pani profesor Stanny, poprzez profesora Śleszyńskiego, podziękować za dotychczasową podjętą współpracę, licząc na dalszą, kierując wzrok od naszego zacnego pana przewodniczącego do wszystkich państwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Dziękuję bardzo panie doktorze. Ochotnicze Straże Pożarne to jest grupa, która się tu pojawia w sensie znaczenia dla obszarów wiejskich niezwykle często i darzymy ją wielką, wielką sympatią. Bardzo proszę pani profesor. Tak. Szanowni Państwo, moje nazwisko Szymańska Elżbieta. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przede wszystkim chciałabym podziękować pani dyrektor Instytutu i pani profesor Stanny oraz całemu zespołowi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa za organizację tak ważnej konferencji i z podziwem, z wielką uwagą wysłuchałam wszystkich tutaj prezentacji i co się Państwu udało, mianowicie w ciągu tak krótkiej konferencji poruszyć tak bardzo dużo trudnych, ważnych problemów i to jeszcze w tak długim czasie, czyli w okresie 100 lat, także jeszcze raz serdecznie gratuluję. Następnie chciałabym jedno pytanie, bo tak to pytanie mnie męczy od pierwszej sesji, więc pozwólcie Państwu, że je zadam. Chciałam w pierwszej sesji, ale pan doktor Rowiński wyprzedził mnie swoimi myślami i uwagą odnośnie tego podziału na te trzy okresy. No też mnie to nurtuje, proszę Państwa, pani profesor Stanny i pani profesor Podedworna o tym mówiły. Dlaczego właśnie
w tym czasie takie okresy, czyli ten preindustrialny 1920, jak zanotowałam 1970, industrialny powiedzmy 1970-1995 mniej więcej i postindustrialny właśnie do obecnej chwili. Myślę, że już nie będę tutaj wymagała odpowiedzi, może tam przy okazji w kuluarach. I jeszcze króciutka uwaga, czy odniesienie się do tych ważnych problemów, w zasadzie jedynego. Pan profesor Krzyżewski uwzględnił tutaj bardzo ważny problem struktury agrarnej. Stwierdził, że prawda, że on w poprzednim jeszcze wieku objawił się i nadal, proszę Państwa, mamy problem z tą strukturą agrarną. Nadal mimo tylu reform, tylu rozporządzeń, nadal ten problem występuje. Mamy bardzo rozdrobnione rolnictwo, prawda? Tutaj się pojawia właśnie, patrzę na Panią z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tutaj się pojawia problem. Tak, pod względem skali, oczywiście może część gospodarstw może konkurować z gospodarstwami z krajów zachodnich, natomiast większość nie. Ja analizuję w swoich badaniach przede wszystkim te gospodarstwa, które zajmują się produkcją żywca wieprzowego. Proszę Państwa, jeżeli my średnio w kraju, oczywiście wiadomo, że mamy też duże i dobre gospodarstwa, które są konkurencyjne, ale średnio w kraju to jest ta skala produkcji, zapewne pan profesor Ziętara też zajmuje się tymi zagadnieniami, to jest kilkadziesiąt sztuk, to jest około 50-60 sztuk. Natomiast jeżeli w Danii jest to 3000 sztuk, no to jak my możemy konkurować skalą. I teraz pojawia się problem, a w jaki sposób teraz wspierać te gospodarstwa? Czy wspierać tylko te duże, konkurencyjne pod względem skali, czy też te małe i w jaki sposób? I ostatnia już kwestia, mianowicie ja tutaj gratuluję panu prezesowi Top Farms tych sukcesów, ale chciałabym podkreślić, że pan zwrócił uwagę na dwie rzeczy bardzo istotne. Mianowicie pierwsza rzecz to współpraca nauki z praktyką. Proszę państwa, jak to jest ważne. Nie tylko dla praktyki, ale także dla nauki. I vice versa, prawda? To jest to. I druga rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, to proszę państwa, współpraca w łańcuchach dostaw. Współcześnie, proszę państwa, poszczególne podmioty, odchodzi się od konkurencji między poszczególnymi podmiotami. One nie konkurują. Konkuruje się całymi łańcuchami dostaw. I bardzo się cieszę, że pan już ma taki pomysł i będzie pan to realizował wspólnie z naukowcami. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję ślicznie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam dwa kolejne zgłoszenia. Pan doktor Rowiński, a potem też pan doktor kolejny. Dziękuję. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, mianowicie w gruncie rzeczy rozwój przestrzenny Polski odbywa się w taki sam sposób, jak rozwój przestrzenny innych państw. Prawda? Nie? No nie przesadzajmy. Duże miasta przyciągają wszędzie. Wszędzie są strefy podmiejskie i wszędzie są strefy peryferyjne. I teraz pytanie, dlaczego mimo że ten podstawowy model jest właściwie w całej Europie podobny, to jednak my w Polsce dostrzegamy znacznie więcej negatywnych cech tego rozwoju niż w innych państwach. Na pewno profesor Ślaszyński odpowie na to pytanie, to jest do niego adresowane. Bardzo proszę, pan dyrektor. Dziękuję bardzo. A najpierw twój sąsiad, a potem ty. Dziękuję panie profesorze. A potem profesor Ziętara, tak. Piotr Łysoń, ponownie po dłuższej przerwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trzy kwestie chciałem poruszyć, związane z wymiarem przestrzennym i depopulacją, bo mam takie głębokie przekonanie, że są trzy czynniki, które mają bardzo istotny na to wpływ, jak te zjawiska przebiegają. Pierwszy to jest, jak wygląda lokalny rynek pracy, a dokładniej mówiąc, lokalny rynek możliwości uzyskiwania dochodów. Czyli innymi słowy, jaką pracę mogę znaleźć w wymiarze lokalnym z grubsza w skali jednego powiatu, jak mogę prowadzić własną działalność gospodarczą czy rolniczą, czy korzystać z kombinacji różnych tych elementów, o których powiedziałem.
I tutaj unowocześnianie infrastruktury na obszarach wiejskich niewątpliwie jest pozytywnym składnikiem tego. Druga sprawa to jest jakość usług publicznych. To, że taką wielką popularnością cieszą się obszary podmiejskie, to wynika z tego, że te ponadlokalne usługi publiczne są łatwo dostępne, bo łatwo dostępne jest duże miasto. I rynek pracy jest łatwo dostępny i te usługi są łatwo dostępne. I trzeci element oprócz usług publicznych to jest możliwość korzystania z wahadłowej mobilności przestrzennej. Bo tak naprawdę czas dojazdu do miejsca, które jest nam potrzebne, liczy się dużo bardziej niż odległość. I niektóre przedsięwzięcia infrastrukturalne, które się rozgrywają na naszych oczach, zmieniają atrakcyjność poszczególnych obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania. Podam tu jeden przykład, który wyrósł, spowodował zmianę stosunkowo niedawno. Powiat Wyszkowski. Póki nie było dobrej drogi do Białegostoku, to był obszar depopulacyjny. Śledzę dane w miarę regularnie, okazuje się, że już tam nie ma ubytku ludności. Jest w miarę stabilna liczba mieszkańców, a być może za chwilę będzie podobne zjawisko jak w powiecie wołomińskim, kawałek bliżej Warszawy. I te wszystkie czynniki, o których powiedziałem, trzy, bardzo istotnie wpływają na coś, co chyba decyduje o tym, czy ktoś chce się osiedlić, czy chce pozostać na obszarach wiejskich. Decydują mianowicie o jakości życia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan profesor Wojciech Zientar. Dziękuję bardzo. Najpierw chciałem nawiązać do wypowiedzi pana prezesa Ździebkowskiego. Panuje taka narracja, którą głoszą politycy, publicyści i także niektórzy ekonomiści, że były fantastyczne PGR-y z fantastyczną kadrą i wszystko zostało zniszczone. Chciałem powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że przekształceń dokonali tymczasowi zarządcy, którymi zostali byli dyrektorzy. Kadra kierownicza dokonała przemian w tym. I teraz tutaj mamy przykłady. To był jednocześnie sprawdzian jakości kierowniczej. Mamy przykład Głubczyc, Kietrza, Hodowa, Goli, Sielinka i tak dalej. Mogę wymieniać tutaj w nieskończoność, gdzie te przekształcenia przeszły bardzo spokojnie i efektywnie. Więc wszystko zależało od kadry kierowniczej. I teraz pytanie do pana Ździebkowskiego. Mianowicie pan wspomniał, że spółka nie wydzieliła tych 30% i tym samym straciła prawo do dalszej dzierżawy. Jak pan widzi przyszłość Top Farmu? Bo taka też występuje sugestia z KOWR-u, mianowicie tworzenie gospodarstw skarbowych na bazie tych zakończonych dzierżaw. Z tym, że żąda się od dzierżawcy, żeby zwolnił ludzi i oddał ziemię. A jak dzierżawca brał na początku, to były ostre warunki, tutaj pan Ziębkowski wspominał, zatrudnienie, wykup majątku i tak dalej. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, którą pan doktor Janusz Rowiński podniósł. Czy na wsi jest miejsce dla rolnictwa? Bo tutaj z tej narracji wynikało tak, że niepotrzebne jest rolnictwo na wsi. I rolnicy są pod wielkim, że tak powiem, ostrzałem ludności nierolniczej, która kupuje działki. No, rolnicy sprzedawali działki, kierując się zyskiem, a potem, prawda, ci nowi mieszkańcy krzyk podniosą, że im tam śmierdzi, prawda, hałas i tak dalej. I to jest problem. Tutaj panowie od gospodarki przestrzennej zwracali uwagę, że gospodarka przestrzenna powinna rozwiązywać konflikty. No są konflikty, są sprzeczne interesy i tutaj planowanie przestrzenne powinno te kwestie uwzględniać. I ostatnia kwestia, tutaj miałbym pytanie do pani Stoltman, która przedstawiła
bardzo obszernie działania Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, ale ostatnio nawet minister w tej kwestii zabrał głos, że programy modernizacji gospodarstw kuleją. I chciałbym zapytać, jaka to jest przyczyna tego? Według moich obserwacji wynika, że pracownicy agencji boją się podejmować decyzje, bo przyjdzie potem, prawda, kontroler i zaraz wyliczy, jakie to straty poniósł Skarb Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ były trzy bardzo ważne, pojemne pytania i takie ważne, to może w kolejności pana profesora Cieszyńskiego najpierw poproszę, pana prezesa Dziebkowskiego i panią Sztolp. Dziękuję bardzo. Bardzo zasadne pytanie pana doktora odnośnie pewnych uwarunkowań rozwojowych i tego, co różni te uwarunkowania rozwojowe, chodzi mi o Polskę i kraje zachodnie. Trzeba odwołać się do historii. Mamy w haśle 100 lat polskiej wsi, a dlaczego nie mamy 200 czy 300 lat polskiej wsi? Doskonale wiemy, były zabory. Proszę Państwa, kiedy Europa Zachodnia się urbanizowała, myśmy byli niestety pod zaborami. Państwa zaborcze prowadziły różną politykę, ale zwłaszcza w Królestwie Kręgosłupskim była to polityka, która ograniczała możliwości koncentracji wsi i takiego naturalnego rozłożenia w czasie, skupienia, zagęszczenia ludności w punktach osadniczych. Co się stało po roku 90? Znaczy tak, najpierw może trzeba powiedzieć dwa słowa o czasach PRL-u. Bardzo szybko się uprzemysłowaliśmy, nadganialiśmy to, chcieliśmy przełamać to zapóźnienie agrarne. W jednych miejscach się udało, w innych nie, ale w rok 90 weszliśmy z tą wciąż nieefektywną strukturą osadniczą osadnictwa wiejskiego. Z tym dużym rozdrobnieniem, z dużą ilością małych wsi. I proszę Państwa, Polska w krajach Europy jest chyba takim ewenementem. Kiedy jeździmy, zwłaszcza po krajach Europy Zachodniej, ale także Europy Środkowej, widzimy, że te wsie, że to osadnictwo jest bardziej skoncentrowane niż u nas. Myśmy w to wszystko weszli w roku 90 i na to nałożyła się jedna bardzo zgubna, bardzo niedobra rzecz. Otóż planowanie przestrzenne uznano za przeżytek komunizmu. Transformacja ostatnich 30 lat chciała nadrobić to zapóźnienie urbanizacyjne i w ciągu 30 lat nagle okazało się, że ludzie chcą mieszkać lepiej, chcą mieszkać wygodniej, tylko to nastąpiło w sposób bardzo chaotyczny. A więc na to rozdrobnienie, rozproszenie osadnicze, ten chaos, który wynika z przyczyn historycznych, z czasów zaborów, z czasów wojen, z czasów PRL-u, nałożyła się ta właśnie ultraliberalna polityka przestrzenna, która właściwie nie była polityki przestrzennej. Przyjmowane ustawy pozwalały budować wszędzie. Prawo własności było ważniejsze niż dobre wspólne. Efekt mamy taki w tej chwili, że jak wykazuje, są bardzo olbrzymie, bardzo duże koszty funkcjonowania osadnictwa wiejskiego, funkcjonowania infrastruktury i to niestety jest ten garb, który będziemy musieli w jakiś sposób zwalczyć. Dlatego zaproponowałem, że potrzebny jest właściwie nowy paradygmat, zmiana myślenia. Trzeba przyspieszyć pewne procesy osadnicze na wsi, trzeba przyspieszyć nawet migrację, trzeba w jakiś sposób to inaczej skonstruować, inaczej zorganizować przestrzeń, bo to jest nieefektywne. Bo to jest nieefektywne, będzie nieefektywne i będzie skutkowało tym, że polska wieś będzie mniej efektywna, będzie mniej konkurencyjna. Także no to jest może takie moje wyjaśnienie dotyczące uwarunkowań rozwojowych i tego, co dzieje się w Europie Zachodniej, tego, co dzieje się w Polsce. My wciąż mamy to opóźnienie w stosunku do tego, co się działo, a dwa, nałożyło się to, że w krótkim czasie, w sposób bardzo chaotyczny i kosztowny dla społeczeństwa, dla gospodarki, następowały te przemiany, które w Europie były rozłożone na 100 lat, 150 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pana prezesa Dziebkowskiego poproszę o krótką odpowiedź, bo to temat może jest oczywiście. Tak, obiecuję, dziękuję bardzo, że będę bardzo krótko odpowiadał na dwa te zagadnienia. Pierwsze to historia i etap, i tu bym tak rozróżnił, odpowiadając na to pytanie, po komercjalizacji, a więc stworzenie tych gospodarstw państwowych w formie spółek z o.o. i ich trwanie między rokiem 92, 3, a ostateczną prywatyzacją w większości przypadków lub likwidacją. I w przypadku Głubczyc rzeczywiście, Głubczyce czy Kietrz, które pan wspomniał, te kombinaty, one sobie stosunkowo dobrze dawały radę, stosunkowo dobrze, bo nie były w stanie uciągnąć olbrzymiego nawisu zatrudnienia i braku technologii. Tam w 99 roku było 360
traktorów i około 60 kombajnów. Ja dzisiaj nie mam żadnego kombajnu, wtedy było 1100 osób, dzisiaj jest 300. W siedlisku było 70. No nie mam dlatego, że to jest nieopłacalne po prostu, że ekonomia rządzi i to jest za duży koszt utrzymywania kombajnu, kiedy tylko się go używa 2 miesiące w roku. Ale to już są jeszcze inne. Teraz byśmy brnęli w wszystkie takie ekonomiczne sprawy i zarządcze. W siedlisku było 80 ludzi, teraz jest 2. W ogóle zły model był. I przy całym szacunku dla takich ludzi, jak w tym wypadku pan dyrektor Michałek, którego zresztą zaprosiliśmy na naszą konferencję kilka tygodni temu i przyjechał z Warszawy, prawda, to on nie był w stanie bez pomocy dobrej kredytowej i zrefinansowania restrukturyzacji zrobić nic więcej tam. Ta firma była już za ciężka. A oczywiście mogło to zrobić państwo. I tu jest zasadnicze pytanie, które mnie przeprowadza do drugiej części. Czy państwo, czy minister rolnictwa powinien mieć krowy na własność? Tak, czy państwo powinno zajmować się, i to jest w ogóle pytanie, obsługą gospodarstw. Państwo powinno posiadać strategiczny zasób. Jestem absolutnie za tym, żeby nie sprzedawać polskiej ziemi zagranicznemu kapitałowi. Zdecydowanie. To jest specjalny zasób i wszystkie mądre kraje tego strzegą, tak? Ale forma dzierżawna jest absolutnie dopuszczalna. Trzeba być dobrym właścicielem, a operacyjne sprawy niech załatwia ktoś inny. I tu jest właśnie to pytanie. I teraz jest aspekt polityczny. 30% oddaj, prawda? My wykorzystamy to politycznie i rozdamy to, mówię tak w cudzysłowie, dlatego że takie było pojęcie tych, którzy na tą ziemię czekali, prawda, że agencja da ziemię. Agencja da ziemię o niskiej dzierżawie i taniej. Oczywiście nie było prawdziwe do końca. W związku z tym to burzyło całą strukturę tych dużych gospodarstw, to posunięcie. Myśmy nie mogli tego zrobić. Tak, stoimy teraz w roku 2023 przed faktem utraty 2/3 gospodarowania. Powierzchni gospodarowania. I dlatego między innymi pokazujemy model, w którym można połączyć interes państwa, interes dzierżawców i dużych przedsiębiorstw, interes rolników lokalnych i wszystkich interesariuszy, którzy są zainteresowani w tej lokalności do działania i pobudzić całe środowisko wiejskie. I to jest ten model, o którym ja mówiłem. I to jest ta odpowiedź, jestem w stanie udowodnić, że tak jest. I to jest jakieś wyjście, że państwo może czerpać, podsumowując, korzyści z dzierżawy, a niekoniecznie z posiadania bydła i dojenia krów codziennie rano i odpowiedzialność w sprawie bezpośrednia przez KOWR, tak? Uwolnić się z tego, dać swobodę gospodarowania lokalnej społeczności, tak, i wspomagać modele rozwojowe w tych lokalnych społecznościach. I to jest cała ta koncepcja i myślę, że będziemy to adresowali dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ja bym pozwolił ministrowi rolnictwa mieć jedną krasulę, którą sam by co rano i wieczorem doił. Także może by to go pokory, że tak powiem, przysporzyło. Pani dyrektor Stoltman, proszę bardzo. Szanowni Państwo, bałam się, że będą takie pytania związane z tymi ostatnimi wystąpieniami, czyli taśmami słynnymi pana ministra Ardanowskiego, w którym faktycznie tam pojawiają się sprawy nasze wewnętrzne, bo to było wewnętrzne spotkanie kierownictwa, ścisłego kierownictwa agencji z panem ministrem, tak jak każdy szef spotyka się ze swoimi pracownikami. Panie profesorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw, bo rozumiem, czy tam są jakieś zagrożenia, czy pracownicy boją się podjąć decyzji. Nie, pracownicy nie boją się podejmować decyzji, dlatego że nasza kadra jest bardzo doświadczona. To większość pracowników to jest ponad 70%, która pracuje dłużej niż 10 lat, a więc ma duże doświadczenie w weryfikacji wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o środki finansowe przeznaczone na rozwój gospodarstw rolnych, to my do tej pory z tego budżetu unijnego wydatkowaliśmy prawie 29 miliardów złotych, z tego ponad 50% to jest właśnie na modernizację gospodarstw rolnych. I to, co pokazywałam, te efekty rzeczowe, to są właśnie namacalne efekty rzeczowe, które popłynęły do polskich gospodarstw rolnych. Natomiast muszę się odnieść do tego, że to były tylko pojedyncze przypadki, że gdzieś tam ktoś nie podjął decyzji, bo czasami to były naprawdę nie jakieś masowe sytuacje, a zabrzmiało tak, że jakby po prostu pracownicy masowo się bali podejmować decyzji.
Czasami jest jakiś jeden przypadek bardzo trudny, gdzie wymaga jakiegoś większego wyjaśnienia. I czasami trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że środki unijne, one podlegają bardzo ścisłej kontroli. One podlegają bardzo ścisłej kontroli nie tylko przez tutaj wewnętrzne organy kontrolne, skarbowe, NIK, Urzędy Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Finansów, ale również, albo też przede wszystkim przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisja Europejska. Z tych środków finansowych trzeba rozliczyć się efektywnie, nie tylko samokwotowo, ale również pokazać, jakie są efekty. Natomiast Komisja Europejska też dojrzewa po wielu latach też funkcjonowania tej wspólnej polityki rolnej. Czasami uczestniczę w tych spotkaniach w Brukseli. I mówi się o tym, że sami urzędnicy unijni stworzyli bardzo skomplikowane procedury. W tej chwili o nowej wspólnej polityce rolnej mówi się, żeby upraszczać, tak? Żeby upraszczać te procedury. My oczywiście jesteśmy urzędnikami, chcemy te nasze zadania wykonywać jak najlepiej, bo tak jak powiedziałam, jesteśmy z tego też kontrolowani i monitorowani z wydatkowania środków. Nie ma żadnych zagrożeń. Agencja Restrukturyzacji funkcjonuje bardzo dobrze. Oczywiście, tak jak mówię, zawsze są jakieś reprymendy. Ja jako dyrektor też czasami moim pracownikom jakieś wytyczne daję. No, ktoś to ujawnił. Wewnętrzne rzeczy. Natomiast nie ma zagrożenia. Wydatkowanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 idzie bardzo dobrze. Faktycznie zostało w ostatnich tygodniach w tych działaniach, których były lekkie opóźnienia, na które zwrócił nam pan minister, zostało bardzo zdecydowanie przyspieszone, żeby też rolnicy w niektórych kwestiach nie czekali. I w tej chwili, jeżeli chodzi o kontraktację środków, jest ona ponad 50%. Ja tylko przypomnę, że wydatkowanie środków z PROW-u 14-20 mamy do końca 2023 roku. Jest tak zwana zasada N+3, bo ktoś mi mówił w przerwie zasada N+2. Nie, jest dla tego programu aż do 2023, tak jak wszystkie państwa członkowskie. Więc to są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie faktycznie wymagają jakiejś większego zastanowienia się, często jakiejś też interpretacji, przygotowania i tak dalej, ale zagrożeń nie ma. Natomiast my sobie bardzo życzymy jako urzędnicy Agencji Płatniczej i mamy nadzieję, że tak się stanie, że przyszła wspólna polityka rolna, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, unijna wspólna polityka rolna wszystkich państw członkowskich zwróci uwagę też na to, żeby upraszczać pewne rzeczy, żeby rolnikom było łatwiej też niektóre wymogi spełniać, bo niestety no trochę się tego też nagromadziło. Sami to, jak to się mówi, przyznała się Komisja też Europejska, że poszliśmy może w zbyt mocnym takim rozbudowaniu proceduralnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Kończąc, pan profesor Ziętara powiedział, że niektórzy poddają wątpliwość, czy rolnicy są potrzebni na wsi, na obszarach wiejskich. No więc jest taka już chyba dość powszechnie akceptowana teza przez ludzi, którzy się znają na rolnictwie i wiedzą, jaką rolę odgrywa także na obszarach wiejskich, że rolnictwo jest działem o podwyższonej wrażliwości, tak się to ładnie określa. Jest narażone na bardzo różne, że tak powiem, zakłócenia, niebezpieczeństwa i tak dalej i powinna być szczególnie chroniona i wspierana. To jest ten dział. Także chrońmy nasze rolnictwo i przyznajmy, że rolnictwo powinno cieszyć się priorytetem w rozwoju obszarów wiejskich. Takie jest też moje zdanie. Chciałem serdecznie państwu podziękować za udział w bardzo ciekawej dyskusji. No i przekazuję tu pani organizator głównej, pani dyrektor. Szanowni państwo, pani profesor Maria Halamska teraz przygotuje się tutaj do podsumowania, czyli właściwie to odwróci się do państwa. Ja tylko, będąc jeszcze ciut w dyskusji, panie profesorze, to bym chciała państwa wypuścić do domu z pytaniem. Bym chciała usłyszeć te odpowiedzi od państwa, ale może mailowo je zbierzemy. Patrząc na te 100 lat,
Jakbyście mieli powiedzieć, jaki jeden element, jeden proces, jedno zdarzenie było dla Państwa, według Was, takie przełamujące, kluczowe, najważniejsze, to zastanówcie się, bo zobaczycie Państwo, jakie to jest trudne. Te lata pracy nad tym projektem powodowały, że my w ogóle zaczynaliśmy go z takimi ambicjami, że my to na tyle uporządkujemy na jednej osi wszystko, że będziemy w stanie te najważniejsze elementy wyciągnąć. Okazało się to na ten etap naszego rozwoju naukowego, nie wiem, doświadczeń, po prostu niemożliwe, bo to jest bardzo różne. Rozmawiając z profesorem Roznerem, on mówi bezwzględnie likwidacja analfabetyzmu. Ja rozmawiając z Łukaszem Komorowskim, mówi mnie bezwzględnie elektryfikacja wsi. Tak więc mówimy o jednym, tak? Tak więc... I o, pani profesor mówi władza radziecka. Ja myślę, że to by była dobra gra, gdybyśmy się tak próbowali zastanowić nad tym jednym, który według nas właśnie zmienił ten bieg, te losy, tą sytuację na polskiej wsi. Pani profesor, oddaję pani głos. Postaram się zrobić to syntetycznie, podsumowanie. I zacznę od tego, że od głównego tytułu całego projektu 100 lat rozwoju polskiej wsi. I nawiązując tu do wystąpienia ostatniego referenta, trzeba sobie uświadomić, że doszliśmy do takiego etapu, kiedy rozwój wsi oznacza jej zwijanie się. I to nie jest popularne mówić o tym, że wieś się musi zwinąć, ale jest to wyzwanie strategiczne, żeby to wyzwanie, sprostać temu wyzwaniu, żeby to zwijanie się wsi przeprowadzić w sposób optymalny, jak to pan profesor mówił. Druga rzecz, mówiliśmy, był to projekt infrastrukturalny. Interdyscyplinarny. Tak, i można powiedzieć, że w tym projekcie skrzyknęli się ruraliści, prawda? Tak nazywa się we Francji wszystkich specjalistów z nauk społecznych i nie tylko, którzy zajmują się wsią, rolnictwem. Czyli doszło, można powiedzieć, jako wtórny efekt tego projektu, jakaś taka integracja środowiska oraz uświadomienie sobie przez to środowisko własnej odrębności i specyfiki. Gdy myślałam o referatach, które były wygłoszone na pierwszej konferencji, gdy przypomniałam sobie, ile to było tych artykułów, 38 w tych dwóch tomach i innych zredagowanych, i tu wracam do tego pomysłu pani Moniki, co jest najważniejsze. Prawda? Może nam, bo co my proponujemy w tych publikacjach naszych? W moim przekonaniu są to bardzo dobre studia do syntezy. Jak tą syntezę zrobić, prawda? Każdy by ją zrobił trochę inaczej. Konferencja ta powtarzała strukturę, ale nie powtarzała problemów. Ona te problemy uzupełniała. Uzupełniała te problemy o aspekty takie mniej zdyscyplinowane, bo myśmy narzucili jednak w tamtej konferencji pewną strukturę. Ta oś czasu była dla nas taka prawie święta. Poszerzyła ona o problemy, przede wszystkim dotyczące świadomości. Ten wątek w zasadzie nie był analizowany w poprzednim. Tutaj znakomite referaty profesora Sulimy, doktor Chmielewskiej, doktor Szpak. Po drugie, zwracam uwagę na bardzo cenne zwrócenie uwagi na okres PRL-u. To, na co zwrócił uwagę, na specyfikę tej gospodarki profesor Kaliński. Także uważam, że
Bardzo cenne było odmitologizowanie gospodarstwa wielkiego, gospodarstwa wielkoobszarowego, co nam zaprezentował tutaj pan prezes Zdziebkowski. W sumie więc rodzi nam się, jeśli dodamy do tego pani wystąpienie, rodzi nam się inna, nowa wizja rolnictwa. Bo do tej pory mówiliśmy o rolnictwie, produkują pługi i tam. Natomiast tutaj były elementy, żeby ukazać rolnictwo, jak ono staje się i stawało się z pewnym systemem zorganizowanym w połączeniu z gospodarką. Jak ta gospodarka wpływa. Zwrócono tu uwagę na funkcję kredytu, prawda? Że w pewnym momencie rozwoju nie będzie się rolnictwo z różnych ekonomicznych przyczyn, o których mówił profesor, który nam umknął, a mnie umknęło jego nazwisko. Więc to w zasadzie mnie umkło, bo to szybko się stało. To jest tak zwany czasownik krótki, bo mkło to jest bardzo szybko się robi. I myślę, że to da nam pewien impuls do nowej wizji, do nowego postrzegania rolnictwa. Także za bardzo cenne uważam zwrócenie uwagi na nie tylko na zmiany, ale na trwanie. Myśmy trochę opuścili w tamtych analizach ten wątek. Zwróciłam uwagę na początku, co było, ile to było godzin temu, że pierwszym bohaterem jest czas. No właśnie, więc zaraz będę kończyć. Ale ten czas społeczny, że w tym okresie, w okresie 100 lat, mieliśmy okresy wielu zmian nawarstwiających się, okresy gorące, prawda? I okresy zimne, gdzie zmiany zachodziły bardzo wolno, bardzo powoli. I nasunęła mi się taka uwaga, co zostało tutaj, jakby powiedzieć, złamane przez wystąpienia na tej konferencji, że w nierówny sposób traktowaliśmy wszystkie okresy. Że, proszę Państwa, druga RP była dla nas często przedmiotem fascynacji i odkrywaniem swoistym jej na nowo. Często głównie odkrywaliśmy zalety, bez konfrontacji z jej ułomnościami, a które były spore. Był okres II wojny światowej, który w większości analiz był pomijany, czy tylko z powodu braku źródeł. Analizy zespołu badań nad zagładą pokazują, że te źródła są. My boimy się podejmować tych tematów. Okres PRL-u to ważny i trwający prawie pół wieku okres, który był banalizowany, który był zbywany często uproszczonymi epitetami: komunizm, realny socjalizm. Ale przecież był to okres gorący, okres bardzo wielu zmian. Okres, w którym nastąpiło przejście z fazy preindustrialnej, zaraz to wszystko się wytłumaczę, do industrialnej i przygotowało wszystkie zmiany do wejścia w fazę postindustrialną. Tutaj, gdyśmy dzielili ten okres mojego pomysłu na te fazy, wzięłam to, co się bierze pod uwagę w socjologicznych analizach typów społeczeństw, a więc strukturę zatrudnienia. W społeczeństwie przedindustrialnych dominuje zatrudnienie w rolnictwie. W społeczeństwie industrialnym, prawda, od pewnego momentu zaczyna dominować zatrudnienie w innych sektorach. W społeczeństwie postindustrialnym wychodzi sektor trzeci i to znakomicie jest tutaj, niestety nie miałam tego slajdu, na stronie której w pierwszego tomu jest wszystko to wytłumaczone. I w końcu trzecia RP,
która już trwa 30 lat, proszę Państwa. A my ciągle ją traktujemy jako współczesność. Ten okres był niedointerpretowany. Tutaj te o wielkich gospodarstwach i inne elementy nam wniosły trochę do, wzbogaciły nam ten okres, który nam się wydawał, że przecież wszyscy wiedzą, prawda? Wszyscy wiedzą. I teraz tak chciałam jakoś zaakcentować czas, w którym żyjemy, jako bohatera. I proszę Państwa, w połowie lat 60. XX wieku i socjolog Barrington Moore Jr. opublikował książkę Społeczne korzenie dyktatury i demokracji. Lordowie i chłopi, którzy tworzyli współczesny świat. Postawił on sobie za cel wyjaśnienie różnych ról politycznych, jakie odegrała arystokracja ziemska i klasy chłopskie w procesie przekształceń społeczności agrarnych w nowoczesne społeczeństwa przemysłowe. Bardziej precyzyjnie szło o ukazanie historycznych uwarunkowań, które pozwoliły jednej lub obu grupom na udział w pojawieniu się demokracji parlamentarnych zachodniego typu albo prawicowych i lewicowych dyktatur, czyli reżimów faszystowskich lub komunistycznych. Nie ma w tej książce odrębnej analizy Europy Środkowo-Wschodniej. Tym bardziej Polski, która wtedy na mapie przecież nie istniała, a która była rozdarta między dwa mocarstwa, w których wyłonił się potem prawicowy i lewicowy totalitaryzm. Chciałabym, aby nam wprzęgniętym w analizę stuletnich przemian polskiej wsi towarzyszyła refleksja, na ile polskie klasy agrarne są współodpowiedzialne za powstający obecnie ład społeczny. Dziękuję bardzo. Było to, uważam, naprawdę interesujący dzień. Dziękuję bardzo.